Witam w kolejnym filmie, który wygląda jakby był sponsorowany, ale wszyscy wiemy, że nie, bo mam 75 subskrypcji na kanale. I dzisiaj pogadamy sobie o aplikacji, która myślę, że spodoba się każdej osobie, która nie lubi marnować jedzenia. I jest to aplikacja, która się nazywa Too Good To Go. I to jest aplikacja, którą ja poznałam jakoś rok temu, przeczytałam gdzieś o niej w internecie i zakochałam się w niej trochę i od jakiegoś czasu, znaczy no od tego roku, raz na jakiś czas sobie zamawiamy z chłopakiem jedzonko właśnie z tej aplikacji i zaraz wam opowiem, jak to działa. Więc aplikacja działa tak, że pokazuje wam najbliższe was sklepy. Oczywiście możecie sobie ustawić zasięg, czy chcecie, żeby to było 10 km od was, 20, czy może nie od was, tylko do jakiejś lokalizacji, gdzie będziecie na przykład jutro. I pokazuje wam różne sklepy, a raczej takie punkty gastronomiczne, ale sklepy też są, które mają jakieś jedzenie na zbyciu, albo będą miały jedzenie na zbyciu w najbliższym dniu, mi się wydaje. No oczywiście można nawet na przykład znaleźć takie, które będą, że teraz, w tym momencie do odebrania jest coś. Ale zazwyczaj jest to na wieczór, jeśli zamawiacie rano, albo nawet następny dzień. Wybieracie sobie paczuszkę, możecie zapłacić kartą albo Google Pay, pewnie Apple Pay, jeśli macie iPhone'a i PayPalem. I możecie w ten sposób sobie zapłacić za taką paczuszkę i macie pokazany czas, w którym musicie ją odebrać. Znaczy, no musicie, no jak zapłaciliście, to byłoby dobrze ją odebrać. Zazwyczaj ten czas jest dosyć krótki, znaczy czasami jest on aż od 19 na przykład do 22. A na przykład ja dzisiaj odbierałam paczkę, żeby wam pokazać, która była tylko od 15.30 do 16, więc miałam tylko pół godziny tak naprawdę, żeby tą paczkę odebrać. Znaczy pół godziny, wiecie, okienka, żeby tam dojechać i tą paczkę odebrać. Także musicie też patrzeć na godziny, żeby wam to było dogodnie. Najlepiej wydaje mi się brać sobie te paczki na wieczór, ponieważ zazwyczaj one mają takie rzeczy raczej kolacyjno-śniadaniowe, jakieś słodkie, często ciasta, często są to właśnie piekarnie, Starbucks, Costa, Green Cafe Nero, bardzo często mają takie paczki. Właśnie ze Starbucksa chyba z 5 razy już brałam tę paczkę i zazwyczaj tam są fajne rzeczy, jakieś rogaliki na słono, jakieś na słodko ciasta, napojów raczej nie dają, bo to chyba nie miałoby sensu, ale naprawdę czasami są przepyszne ciasta, które są normalnie bardzo drogie, a tutaj macie paczkę, która kosztuje 15 zł i macie tych rzeczy czy kilka i zazwyczaj to wychodzi bardzo opłacalnie. Wydaje mi się, że właśnie w Starbucksie dostaje się paragon, gdzie jest wypisana normalna cena i to, ile zapłaciliście dzięki tej paczuszce. Ja dzisiaj odbrałam paczkę z Gorąco Polecam, to jest piekarnia, i oni niestety mi dali paragon po prostu z ceną, w sensie z ceną mojej paczki, czyli chyba 12,50. I ja ją zaraz tutaj wam na żywo otworzę, bo jeszcze nie oglądałam, a jestem taka głodna, więc mam nadzieję, że będzie coś dobrego. I tak mówię, zazwyczaj są to jakieś rzeczy takie kolacyjno-śniadaniowe, także raczej polecam sobie na wieczór je brać. Też wieczorem jest, wiecie, łatwiej odebrać, można iść na jakiś spacer przy okazji, albo możecie na przykład sobie rozplanować dzień. Widzicie, że na przykład tutaj w centrum handlowym jakimś jest ta kawiarnia, piekarnia, restauracja, albo koło sklepu spożywczego, gdzie możecie iść na jakieś większe zakupy, na przykład o tej godzinie, albo w ogóle na zakupy. Wiecie, fajnie można sobie to wkomponować jakoś w dzień, ale oczywiście trzeba też o tym pamiętać, żeby to zrobić, żeby sobie ten dzień rozplanować na tyle, żeby móc tą paczkę odebrać. No myślę, że jeśli nie odbierzecie, to po prostu przepadną wam pieniądze, raczej nikt was gonić po mieście nie będzie, no ale byłoby szkoda, wiadomo. Na te paczki trzeba nieźle koczować. Słuchajcie, ja miałam taki plan, że zamówię jakieś 3 paczki. Oczywiście już widziałam wizję latania po całym mieście przez kilka godzin odbierania tych paczek, ale nawet mi się nie udało, w sensie nie było w ogóle tych paczek. Szukałam od wczoraj wieczorem i udało mi się właśnie tylko tą jedną złapać. Były też jeszcze jakieś właśnie z Costy i ze Starbucksa, ale po pierwsze były tak daleko i w tych samych godzinach, żebym nie zdążyła po nie podjechać, równocześnie jakby po kilka paczek, a po drugie pomyślałam sobie, że o Starbucksie właśnie mogę wam powiedzieć, że polecam Costę, czy też wam polecam, żebyście wzięli z Green Cafe Nero, wzięliśmy raz i było tak okej, ale wiecie, to też bardzo mocno zależy, no bo dostajecie to, co zostaje, nie? Więc to może być coś bardzo dobrego, co po prostu nie zeszło, a może być coś średniego, co nie zeszło, bo po prostu nikomu to nie smakuje. Nigdy nie wiadomo, jak traficie. No ale to jest taka ruletka, ponieważ kupujecie to po bardzo okazyjnej cenie, więc musicie wziąć na siebie ryzyko, że te produkty mogą wam nie podejść. Świetne rozwiązanie dla osób, które są ciekawe różnych nowych smaków, wiecie, za każdym razem wchodzą na przykład do Starbucksa i biorą to samo, a dzięki takiej paczce mogą odkryć coś nowego.
innego. Ja już idę po moją paczkę i zaraz wam ją pokażę. Razem z wami będę oglądała, bo jeszcze jej nie widziałam. O, dostałam naprawdę sporo rzeczy i słuchajcie, oczywiście polecają zawsze, żeby brać swoje torby, żeby... No żeby to było eko, nie? W sensie robimy coś eko, jakby nie marnujemy jedzenia, nie wyrzucamy go, kupujemy je taniej, no to myślę, że dobrze w parze idzie to, żeby być jeszcze eko i brać ze sobą swoje własne torby, ale na przykład Starbucks i Costa zawsze dają, nie pytają o to nawet, oni po prostu chyba... O kurde, drzazga mi się wbiła. O kurde, patrzcie. Nic nie zobaczycie. Strasznie dziwna akcja z tą drzazgą, bo ja nic drewnianego nie dotykałam. Skąd drzazgę? No, także właśnie w niektórych miejscach dają tą paczkę, znaczy dają tą torbę. Mi się wydaje, że po prostu jest im łatwiej sobie już powkładać tam rzeczy, zwłaszcza jeśli na przykład mają dużo tych paczek do oddania. A w gorąco polecam, na przykład dzisiaj byłam i tam nie dali paczek. Znaczy nie dali, Boże, nie dali torby, można było kupić, ale ja wzięłam swoją oczywiście. I było mi już ciężko trochę, trochę ciężkie były te rzeczy, jest ich naprawdę sporo, także już oglądamy co to. Pierwsza rzecz to jest chyba z czekoladą taki rogalik. Znaczy to nie jest rogalik, takie ciasteczko. Ja mam, teraz sobie zjem. Next. Kolejna rzecz to jest takie ciastko, takie z lukrem i z makiem. Jezu, ale to super wygląda. To było takie ciężkie. Wiecie, jakie ciężkie jest to ciastko? Masakra. Ja. Tutaj mamy kanapkę, mamy tutaj bułeczkę z jajkiem, jakimiś kiełkami, pomidorkami suszonymi. Widzę, matko, ale sobie ją wszamię zaraz. Słuchajcie, jestem strasznie głodna, więc wszystko mnie bardzo podnieca teraz, to widzę do jedzenia. Mówię, że jak skończę nagrywać, sobie to zjem. O, wow. Dobra, to jest... nie wiem co. Co to jest? To jest jakiś chleb? Słodki chleb? To jest chałka? Myślałam, to jest drożdżówka, ale to jest... wygląda jak ogromna drożdżówka. Nie wiem co to. O, to jest ultra ciężkie. Ciekawe co to jest. To jest chleb! O ja! I to taki zajebisty chleb. To jest taki chleb. Taki... taki zdrowy. Ja kocham takie chleby. Pięknie pachnie. Kocham takie chleby, naprawdę. Teraz go zjem z jakąś Nutellą albo czymś innym niezdrowym. Ale wiecie, zdrowy chleb to można. I ostatnia rzecz. To jest też kanapka. Niestety jest ona z pasztetem i chyba burakami. Czy buraki lubię, ale pasztet średnio. Więc wcisnę ją Zbychowi, mojemu chłopakowi, bo on chyba lubi. Albo Kubie. Jak coś, to mam czyste rączki, dotykam wszystkiego rękami, ale będę to sama jeść, albo mój chłopak, który i tak moje zarazki co chwilę dotyka, także żeby nie było, wiem, że to trochę źle wygląda, jak się dotyka jedynie rękami. Słuchajcie, tyle żarcia, to są 2, 4, 6 rzeczy za 12,50. Wiecie, co byście mogli za 12,50 w piekarni dostać? Myślę, że te dwie kanapki, albo jedną kanapkę i może ciastko? Na pewno nie tyle jedzenia, wow, jestem w szoku. Chyba to jest najfajniejsza paczka, jaką kiedykolwiek dostałam z tego to go. A tak mówię, ze Starbucks i z Costy brałam najczęściej. Tam też są fajne rzeczy, ale te paczki zwykle kosztują 15 zł, tak mi się kojarzy. I zdecydowanie mniej jakby rzeczy tam jest, więc ja jestem super podekscytowana, super głodna, zaraz pójdę szamać. No, także tutaj jest tyle jedzenia, że chyba mi to zostanie jeszcze na śniadanie. O kurde, ej słuchajcie, co wy na to, żeby nagrać taki film, gdzie na przykład przez tydzień będę tylko polować na paczki i jeść tylko to, co dostanę z tych paczek. To byłby ciekawy eksperyment, żeby zobaczyć, czy tak się da w ogóle, bo wiecie, dla mnie te paczki to są takie raczej podwieczorko, kolacje, przekąski. I tak jak widzicie, jest tu tego sporo, ale może będzie się dało wtedy złapać coś na obiad, więc jeśli byście chcieli taki film, to dawajcie łapki w górę pod tym filmem. Ja jak na razie się z wami żegnam, bo idę szamać. Gorąco polecam wam aplikację Too Good To Go. Ona jest darmowa, nie musicie tam podpinać karty ani nic, oczywiście tylko przy płatności, ale wszystko jest bezpieczne. I sobie ją ściągnijcie i zobaczycie, czy jest coś ciekawego w waszej okolicy. Może się zakochać tak samo jak ja, będziecie trochę oszczędzać na jedzeniu, poznawać może jakieś nowe restauracje, też są sklepy czasami, także ja wam naprawdę polecam każdemu, komu zależy na środowisku, komu zależy na niewyrzucaniu i niemarnowaniu jedzenia, to jest fantastyczna aplikacja. Także ja idę jeść. Tak jak mówię, bardzo polecam wam tę aplikację, a was zapraszam do sekcji komentarzy, żebyście powiedzieli, czy używaliście, czy może spróbujecie po tym filmie, czy was zachęciłam, jakie macie doświadczenia z tą aplikacją, jeśli macie, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję, zapraszam was jeszcze na mojego Instagrama, no i trzymajcie się cieplutko, miłego tygodnia, pa!